Masz wewnętrzne sieci w swoim mózgu, które nazywamy sieciami ustawień domyślnych. Zatem wszystkie te 100 struktur w twoim mózgu działa w połączeniu ze sobą. Jest jak orkiestra. Jedna z tych sieci jest za to wszystko odpowiedzialna, jest jak dyrygent orkiestry. Co 7 sekund w ciągu całego dnia, mniej więcej co 7 sekund, przełączasz się na ten tryb ustawień domyślnych. Wyłączasz się na rzeczy zewnętrzne, a przełączasz się na to, co wewnątrz. Przetwarzasz to, co właśnie wpłynęło z zewnątrz. Badania pokazują nam, że aktywność mózgowa ludzi, którzy we właściwy sposób medytują, zwiększa się i stają się bardziej inteligentni. Gdy jesteś w stanie pokoju, myślisz mądrze i masz jasność myślenia. Badacze pokazują również, że chrześcijanie, którzy medytują nad Słowem Bożym i modlą się, mówiąc: Panie, pokaż mi, co ja mam robić, jak powinienem odpowiedzieć, jak powinienem zareagować. Innymi słowy, chrześcijanie, którzy mówią: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie, pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Chrześcijanie, którzy w ten sposób postępują, sprawiają, że ich mózg dochodzi do największych wyżyn intelektualnych. Widzicie? Bóg tak zaprojektował twój mózg, żeby był posłuszny twojemu umysłowi, gdy robisz to, co Bóg każe ci robić. Gdy wybierasz życie, wtedy życie rośnie w twoim mózgu. Stan zdrowia twojego mózgu się poprawia. Wzrasta twoja odporność. Stan twojego układu sercowo-naczyniowego się polepsza. Poprawia się zdrowie całego twojego ciała.